Naprawdę dzisiaj było zespołem zdecydowanie lepszym od nas niestety. Co pokazał wynik na boisku. No dla nas niestety, bo będzie walczył o jakieś swoje cele gdzieś tam. Co prawda nie miałem nas ostatnio troszeczkę problemy zdrowotne, bo tak jak tutaj zauważył zawodnik z Opola, to niestety, ale graliśmy dzisiaj bez prawego skrzydła w ogóle. A nasze prawe rozegranie dzisiaj też takie było, troszeczkę bym powiedział, no, delikatnie mówiąc, niemrawe w swoich poczynaniach. Ale gratuluję zespołowi z Opola, bo dzisiaj na pewno walczył i tutaj zasłużenie wygrał, bo był zespołem lepszym na boisko, to udowodnił i na pewno to było widać. My dzisiaj popełniliśmy zbyt dużo błędów technicznych, to jest raz w ataku, dwa w obronie, zabrakło w kilku nastu sytuacjach dojścia do zawodnika rzucającego, był to rzut bez kontaktu w ogóle i gdzieś tam nie do końca pomagaliśmy naszym bramkarzom w tych sytuacjach, choć dzisiaj oni też w wielu sytuacjach wyszli obronną ręką, zwłaszcza w tych sytuacjach sam na sam. Galinia Opolska dzisiaj naprawdę spisywała się bardzo dobrze i tutaj i dwa nabytki, Szczepanowicz i Zelenic bardzo dobrze Remek Lasoń. Dzisiaj zagrał dobrze Michał Scholz, także myślę, że tutaj jakichś większych uwag do swojej bramki nie mogę mieć, ale mam uwagi do swojego zespołu, że w końcówce już nie walczyliśmy. Cieszę się bardzo, że przy takiej pladze kontuzji, jakie nasz zespół jest zdziesiątkowany, bo ta grupa osób, która siedziała niemalże na środkowej linii, to jest siedmiu zawodników i tu chwała tym bardziej zespołowi się należy, że ci, którzy byli dzisiaj na boisku, zostawili serce, zostawili ogrom walki tej i walki sportowej i to jest zasługą całego zespołu. Ja nie chcę personalnie nikogo wyróżniać, bo jeżeli tak byśmy szli, to w pewnych momentach tak jak Zelicz znakomicie grał, później też dwa razy nie trafił i nie chciałbym tak w tych kategoriach rozpatrywać tej oceny. Ale i również bramka nam pomogła i tu po prostu był stworzony kolektyw i to co Paweł zaznaczył na początku, że cały zespół musi walczyć.